Dzień dobry, kochani. Było tyle próśb o to, żeby powiedzieć coś w języku polskim. Otóż jestem z powrotem w USA. Pobyt w Polsce był cudowny. Dziękuję, kochani, za gorące przyjęcie. Za to jestem wdzięczna, za to, że poznałam mnóstwo ciekawych, wspaniałych ludzi. I spędziłam bardzo mile czas wszystkim. Naprawdę dziękuję z głębi serca. Pamiętajcie, że jesteście super, super cudowni, fajni i macie tyle do zaoferowania im. Dzisiaj mamy nowię księżyca w znaku Panny. 25 sierpnia 2014 roku. Otóż Panna jest super. Super ten czas do tego, żeby coś zorganizować, zaplanować, szukać czegoś na komputerze, w książkach, rozmawiać z ludźmi, starać się dowiedzieć czegoś. Super, żeby zacząć jakąś nową dietę, nową gimnastykę. Zakończyć, no może palenie papierosów, może picie alkoholu, może nadużywanie czegoś tam. I zaczęcie czegoś nowego i zdrowego. Absolutnie super czas na to. Także, żeby się uczyć czegoś, żeby poznać coś, wyrzucić z szafy wszystko, co niepotrzebne, a zostawić tylko to, co powinno być, oczyścić szuflady, oddać buty i może coś nowego kupić. Coś, co odzwierciedla, kim my tak naprawdę jesteśmy. Nie kim byliśmy 3 lata temu, czy 10 lat temu, ale kim jesteśmy teraz. Bo naprawdę w tym roku bardzo się zmieniamy, więc pewno wymaga to dużych zmian w naszym życiu. W tym, jak mieszkamy, co mamy, kogo mamy wokół siebie. Ja wiem, że z rozmów z wami ja słyszę to nagminnie. Ja już nie jestem tą samą osobą. Ja już nie lubię te osoby, które zawsze miałam wokół siebie, teraz one mnie drażnią. Zaczynam stawać się samotnikiem. Zaczynam spędzać więcej czasu w ciszy, na łonie natury. I to jest wszystko normalne i naturalne. Nie należy się przed tym bronić. Nie należy myśleć, że coś jest ze mną nie tak. Ponieważ to jest taka energia. Im łatwiej się jej poddamy, tym naprawdę łatwiej nam będzie żyć. Teraz, kochani, chcę pomówić o czym też wiele razy słyszałam i jest to też normalne, żebyście to nie traktowali jak wow, co się ze mną dzieje. Otóż jesteśmy z ludźmi, czy w pewnych miejscach lub sytuacjach, gdzie czujemy się, że energia ucieka z nas, tak jakby otworzył kurek i woda się leje, tak samo i z nas energia. Spotykamy kogoś i czujemy się świetnie, wręcz czujemy się silniejsi, jakby nam tej energii przebywało, a spotkamy innych ludzi i normalnie ta energia z nas totalnie ucieka. Okay. Często nazywane są te osoby wampirami emocjonalnymi. Albo, jak ja to mówię, energetycznymi. I to jest prawda. Są ludzie, z którymi będziemy przebywać tylko minutę i normalnie czujemy się, że coś się takiego wydarzyło, że nie chce nam się nawet żyć. Są to na ogół ludzie, którzy są bardzo negatywni i po tym ich poznasz. Narzekają, są niezadowoleni. Wiecznie nieszczęśliwy, bo od czasu do czasu każdemu się coś wydarzy, ale wiecznie są nieszczęśliwi. Zapytasz ich, jak się czujesz i od razu dadzą ci cały milion powodów, dlaczego aż się żyć nie chce. W momencie, kiedy się otoczysz taką ciemną energią, bo faktycznie aura tych ludzi jest ciemna, tym bardziej negatywnie, tym bardziej ciemna, a wręcz dziurawa, tym bardziej
będą wchłaniać Twoją dobrą energię i Twoja zacznie być taka sama, ciemna, szara, czarna i zacznie mieć dziury i zaczniesz chorować od tego. Więc w ogóle muszę Wam powiedzieć, kochani, najszybciej jak potrafię, że jeżeli jesteście kiedykolwiek w sytuacji, że zaczynacie chorować, nie obchodzi mnie, czy to ból głowy, czy grypa, obserwujcie, co się takiego dzieje wokół Was, kim jesteście otoczeni. W jakim otoczeniu jesteście, bo czasami to jest też miejsce, że czujecie się tak, jak się czujecie. Bo jeżeli zmienicie to miejsce, czy zmienicie osoby, poczujecie się lepiej. Nawet osoby, które są chore na bardzo poważne sprawy, jak nowotwór, muszę Wam powiedzieć, że to jest ta sama przyczyna. Zmienicie miejsce, zostawicie wszystko za sobą, łącznie z komórką i wyjedziecie na drugiej stronie, z drugiej kraniec, czy tam, gdzie naprawdę lubicie być, ale zupełnie sami. I nagle możecie wyzdrowieć. Ponieważ wszystko jest powiązane z czymś innym. I to, że nagle zachorujesz, to nie to, że to przyszło znikąd. To była przyczyna. Zlikwidujesz przyczynę, zlikwidujesz chorobę. Więc bardzo, bardzo uważajcie, gdzie jesteście, z kim jesteście i uważajcie na to, jak się czujecie w obecności pewnych ludzi, w pewnych sytuacjach. Kochani, kocham Was wszystkich i serdecznie, serdecznie pozdrawiam. I do zobaczenia i usłyszenia wkrótce, bo wkrótce już będę czytała z kart anielskich. Buziaczki. Pa.